Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, jest ten Marcin. Kolejne zadanie siódme z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Zestaw A z działu liczby rzeczywiste. Jezus, jakie to zawsze długo trzeba wymawiać. Dobra, zadanie siódme jest następujące. Oblicz wynik podaj notacji wykładniczej i mamy trzy podpunkty. No. Dość często, średnio co na drugim, na co drugiej maturze się gdzieś tam pojawia ta notacja wykładnicza, więc warto ją umieć ogarniać. W podpunkcie A sprawa jest prosta. Zobaczcie, teoretycznie te nawiasy na górze są w ogóle niepotrzebne z tej prostej przyczyny, że tu wszędzie są mnożenia. W podpunkcie B jest dokładnie to samo. Wszędzie są mnożenia, te nawiasy są niepotrzebne i w podpunkcie C jest też dokładnie to samo. Te nawiasy też są w ogóle niepotrzebne, bo wszędzie jest mnożenie. Ok? Dobra. To jest tylko jakaś taka niepotrzebna zmyłka. Co my tu robimy? No proste. Wymnożymy sobie liczby z liczbami i dziesiątki z dziesiątkami. 6 razy 4,4. Albo nawet inaczej zrobimy. Przecież ja to mogę skracać, jeżeli wszędzie jest mnożenie. To dwójkę sobie skrócę z tym, to będzie 2,2. I wymnożę razy 6. 6 razy 2,2 to jest 12 i 1,2. Czyli to jest 13,2 razy. I dokładnie to samo zrobię z dziesiątkami. 10 do 21 razy 10 do drugiej to jest 10 do... No bo co? Dobra, inaczej. Co się robi z potęgami? No tu je dodamy, czyli będzie 21 plus 2. A skoro jest kreska ułamkowa, czyli podzielić przez 10 do czwartej, to przy dzieleniu potęgę się odejmie. Równa się 13,2 razy 10 do potęgi 23 minus 4, czyli to jest na plusie 19. Czy to już jest notacja wykładnicza? Nie, ponieważ notacja wykładnicza to jest z przodu ma być liczba od 1 do 10, a tu mamy 13. Czyli z tej liczby musimy zrobić liczbę od 1 do 10, a proszę bardzo. Co tylko trzeba będzie zrobić? Może czarnym. Jeżeli przecinek przesuwacie w prawo, to potęga idzie w górę. Tak? Jeżeli przecinek przesuwacie w prawo, to potęga idzie w górę. Jeżeli przecinek przesuwacie w... Wróć. Jeżeli przecinek przesuwacie w prawo, to potęga idzie w dół, a jeżeli przecinek przesuwacie w lewo, to potęga idzie w górę, tak? Taki kwadracik tu się tworzy. Ważne, żeby wiedzieć, że tu i tu jest punkt. Przecinek w prawo, potęga w dół, a ponieważ my stąd przesunęliśmy w lewo o 1, no to potęga poszła o 1 w górę. Jakbyśmy przesuwali o 5 w lewo, to potęga pójdzie o 5 w górę. No, jasne? Dobra, no i to jest nasza notacja wykładnicza. W podpunkcie B robimy dokładnie to samo, tylko tak, może zróbmy tak, skasujmy to, żeby się to nam już nie przeszkadzało. Bo ja to może zapiszę w taki sposób, skoro wszędzie są mnożenia, a mnożenie jest zamienne, to zrobimy tak, tu była trójeczka, no to 3, tu była szósteczka, no to 6, tu było półtora, no to półtora, to była szóstka, a tu jest czwórka, no to czwórka. Razy, razy. 10 do 11 i 10 do 4. 10 do 3 i 10 do 5. Teraz. 1,5 razy 4 to jest 6, czyli ta szóstka skróci się z tą szóstką. Dobrze. A więc wyjdzie 3. Z tego, tak? No bo tu jest 1, tu jest 1. A tu będzie 10 do 15 minus 10 do 8, czyli minus 8. No, 10 do 15, bo na górze jest potęga 10 do 15, na dole jest 10 do 8, przy dzieleniu potęgi się odejmują i ostatecznie otrzymujemy, że to jest 3 razy 10 do potęgi 7. Ok? I już. Dobra, natomiast podpunkt C to już nie taka prosta hop-siup sprawa, wbrew pozorom. I pozwólcie, że ja sobie to zrobię tak. Cyk, cyk. To delete. XV. O,
Zachowam sobie proporcje. O, wszystko. Jest, przepisane. No. Co my tu zrobimy? Chcę wam tu pokazać, że tutaj jest pewien problem w liczniku. A w liczniku jest natomiast mianowicie taki problem, że tu jest 10 do potęgi 6, a tu jest 10 do potęgi 5. Troszkę to przeszkadza. Pokażę wam na dwa sposoby. Pierwszy taki bardzo patologiczny, że 3 razy 10 do 6 to jest 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Po prostu. Plus 6 razy 10 do 5 to jest 6, raz, 2, 3, 4, 5. No bo jest 10 do 5. 2 razy 3 to jest 6. 10 do 4 razy 10 do 2 to jest 10 do 6, bo potęgi się dodają. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest 3 miliony, tu jest 600 tysięcy. Czyli na górze wyjdzie 3 miliony 600 tysięcy, a na dole wychodzi 6 milionów. Tak, bo to było 2 razy 3 to jest 6 i te zera. No to co? To się skrócą. To zero z tym, to zero z tym. Wychodzi 36,6. To się skraca przez 12. 36 przez 12 to jest 3. 60 przez 12 to jest 5, a więc wychodzi 3 piąte. To jest jeden sposób, taki na zasadzie, no kalkulator wam to nawet spokojnie ogarnie i policzy też, nie, na maturze. No. Ale to jest taki sposób, a rozpiszemy i już się uda, co by było, gdyby tu były potęgi 60, 50 i coś takiego, tak? Byłoby inaczej. Chcę wam zrobić tak, pokazać wam jeszcze drugi sposób rozwiązania tego. Trójka przepisana, natomiast zamiast 6 do potęgi 10, ja zapiszę, to jest 10 do pierwszej razy 10 do piątej, ok? Tylko może ładniejszą piątkę. Dobra. To drugie sobie przepiszę. Plus 6 razy 10 do piątej. Dół, ponieważ wszędzie są mnożenia, to 2 razy 3 jest 6. No i 10 do czwartej razy 10 do drugiej. To jest 10 do 6. Tu się nic nie zmienia. Skąd się to wzięło? Jeszcze raz. 10 do pierwszej razy 10 do 5. Przy mnożeniu potęgi się dodadzą. 1 plus 5 to jest 6. Teraz. To jest równe 30. I resztę sobie przepiszę. Plus 6 razy 10 do 5. OK? Przez 6 razy 10 do 6. I teraz tak, albo widzicie, że trzeba dodać oczywiście tą 30 plus tą 6, ewentualnie i wtedy właśnie wyjdzie 36 razy kolorek razy 10 do 5. Ewentualnie można było w liczniku wyciągnąć przed nawias 10 do 5, a w nawiasie stanie co? No jak to wyciągniemy, to zostanie 30 plus jak to wyciągniemy, to zostanie 6. 30 plus 6, 36. Proste. 6 razy 10 do 6. No i tu możemy już działać sobie tak, że to się skróci. Czyli to się równa 6 razy 10 do potęgi, no i przy dzieleniu potęgi się odejmują. 5 minus 6. Czyli to jest 6 razy 10 do minus pierwszej, a więc to jest 6 razy 10 do minus pierwszej, żeby pozbyć się tego minusa, trzeba liczbę odwrócić. Jak odwrócimy dziesiątkę, to będzie 1 dziesiąta. A więc to jest równe 6 dziesiątych, a więc 3 piąte. Mam nadzieję, że to mi też tak wyszło w tym pierwszym, ale chyba tak. 36, no tak samo. Dobra. I tyle. Niby trudne, niby łatwe. No kwestia jest teraz tego taka, że mówię, te potęgi są proste, ale mało kto z was jest w stanie się jakby przemóc, siąść przy 20, 30, 50 zadaniach i zacząć robić, aż się, kurczę, wreszcie nauczysz. A jak robisz zadanie i się okazuje, że jest błąd, że nie wychodzi to jak w odpowiedzi, to później pasowałoby jeszcze znaleźć siły na to, żeby znaleźć ten błąd i go poprawić i zrobić poprawnie. Mówię,
To trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I ja sam, który praktycznie z matematyką na co dzień mam jakieś tam styczność, sam popełniam nieraz błędy, które zresztą piszecie mi w komentarzach, że faktycznie czasami się popełnia błędy, bo się popełnia, bo jestem tylko człowiekiem. Tak, ale żeby to dobrze, fajnie mnożyć i jakoś wiedzieć, od czego zacząć, co z czym połączyć, no to trzeba to po prostu poćwiczyć. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jeżeli Ci się podoba to, co robię. No i na razie. Do następnego zadania. Smykamy. Heja.